Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim od lat organizuje dla dzieci i młodzieży akcję Ferie, podczas której mogą aktywnie spędzać wolny czas. W tym roku zajęcia trwały od 11 do 15 lutego. Ferie zimowe to dla uczniów czas wytchnienia i odpoczynku. Podczas dwutygodniowej przerwy od zajęć szkolnych można leniuchować, ale i dobrze się bawić w gronie rówieśników. Taką szansę każdego roku stwarza dzieciom Sędziszowski Dom Kultury, który zaprasza na ciekawe zajęcia. W tym roku dzieci wzięły udział w warsztatach teatralnych poprowadzonych przez instruktora teatru Sędziszek Ewę Zimę. Podczas zajęć dzieci pracowały nad dykcją i zachowaniem się na scenie. Zajęcia mi się bardzo podobają, ponieważ dużo się ruszamy i to jest też, też się lubię ruszać, tak, i to mi też pomaga. Uczymy się też dużo rzeczy, na przykład udajemy jakieś figury, musimy je stworzyć i to też jest bardzo fajne, ponieważ dużo się śmiejemy, tak? I ta zabawa, która tutaj jest, bardzo mi się podoba i też z tego powodu się zapisałam na te zajęcia. Bardzo lubię właśnie takie rzeczy. Lubię ćwiczyć na przykład dykcję, recytację. Lubię takie rzeczy. Lubię się uczyć na pamięć na przykład różnych roli, odgrywać je. Bardzo lubię w ogóle teatr. Lubię się też ruszać. Chodzę tutaj na zajęcia też w roku szkolnym i jest bardzo fajnie, atmosfera jest bardzo dobra, wszyscy się super bawimy, śmiejemy, jeździmy na różne konkursy, osiągamy pierwsze sukcesy, dostajemy pierwsze przedstawienia, jest bardzo ciekawie, zajęcia są bardzo fajne. Czyli należysz do Sędziszka w Sędziszowie, tak? Tak. I was jest ostatni sukces, którym możecie się pochwalić? Byliśmy na konkursie i przeszliśmy do finału i dostaliśmy wyróżnienie. Ostatnio też robiliśmy przedstawienie na otwarcie nowego placu targowego. Dzisiaj warsztaty teatralne w ramach ferii tutaj w Domu Kultury. To, że jesteś tutaj, to dowód na to, że chcesz w przyszłości być aktorką? Tak, planuję coś z tym. Lubię też bardzo śpiewać, lubię akrobatykę i myślę, że mi się to przyda. Chciałabym się realizować w tym kierunku. Organizatorzy akcji Ferie przygotowali też coś dla małych wokalistów. Dzieci spotkały się z muzykiem Pawłem Paselą, który przeprowadził dla nich ciekawą lekcję śpiewu. Dużym powodzeniem cieszyły się również zajęcia plastyczne, które poprowadziła instruktor Elżbieta Chorąży. Dzieci mogły pochwalić się swoimi zdolnościami artystycznymi i wyobraźnią. Przy okazji akcji Ferie w Sędziszowskim Domu Kultury o sztuce szycia i haftowania opowiedziała dzieciom instruktor Barbara Czelatka. Uczestnicy tych zajęć mogli samodzielnie stworzyć coś niezwykłego za pomocą igły i nitki. Zajęcia igłą i nitką malowane w tym roku cieszą się dużą popularnością. Co wykonujecie w tym roku? Na dzisiejszych warsztatach proponuję dzieciom uszycie takiej laleczki, poduszeczki. Mają przygotowane wszystkie elementy i z tego muszą sobie same własnoręcznie uszyć i wykończyć tą poduszeczkę. Robimy takie laleczki, jeszcze nie skończyłam. One będą mieć jeszcze tu takie kucyki obwiązane wstążką i będą jeszcze wypchane, to będzie taka podusia. Mi się ogólnie bardzo podobają warsztaty, tylko że czasami naprawdę jest trudno uszyć coś. Na przykład, bo coś się zepsuje, krzywo przyłoży i trzeba wypróć to i potem od nowa zacząć praktycznie, więc to jest według mnie dosyć trudne. Co jest potrzebne do zrobienia takiej poduszki? To tu potrzebujemy bawełnę i to jest namalowane takimi pisakami do
do materiałów. Tu mamy materiał, nie pamiętam jak się on nazywał, on jest w kwiatki. I nitkę i tu jeszcze są takie uszka wypchane taką watą i takie wstążki. W zajęciach wzięli udział również chłopcy, którzy za pomocą igły i nitki tworzyli naprawdę piękne prace. My malujemy sowę i przeplątujemy jakby nicią, żeby taka poduszka jakby wyszła. A czyli też poduszkę robicie taką na igły, prawda? Jak wam idzie? Trudna robota? Trudna. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest to przeplatanie igłą, bo wtedy może się coś poplątać i się zepsuje. A tą sowę na tym fragmencie materiału też musieliście narysować? Tak, wykolorować musieliśmy. Rąbka tajemnicy o polskich tańcach narodowych uchyliła dzieciom podczas tegorocznej akcji kierownik artystyczny Zespołu Pieśni Tańca Rochy Krystyna Szczerbiak. Było trochę teorii, a także i praktyki. Podczas akcji Ferie chętnie korzystano z atrakcyjnej oferty Kina Jedność. Seanse kosztowały jedyne 5 zł. Na drugi tydzień ferii zaplanowano stacjonarne i wyjazdowe zgrupowania dla zespołów tanecznych działających w strukturach Sędziszowskiego Domu Kultury.